okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Akademię przygotowali pani Joanna Kordyś, pani Ilona Kopeć, oraz pan Marek Sarna. Z uczniami klasy 6, wspomaganymi przez osoby z klasy 4, 5 oraz 7. Oprawa muzyczna pan Adam Koncerba. Witam w przybyłych gości w osobach. Pani wicewójt Agnieszki Kućmierz, panią dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Kalinie Wielkiej Dorotę Klimczyk, panią przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Anetę Czepiel, panią zastępcę przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Angelikę Nowak, panią sekretarz Rady Rodziców Ilonę Chwastek, panią skarbnik Rady Rodziców Szkoły Małgorzatę Otok, witam gorąco przybyłych rodziców, panią dyrektor szkoły Dorotę Dubaj, grono pedagogiczne oraz was, koledzy i koleżanki. Zapraszam do udziału w Akademii upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 maja. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Wprowadzić sztandar szkoły. Do hymnu. Wprowadzić sztandar szkoły. Spocznij. Usiądźmy. Oddaję głos młodym artystom. Weźmy się za dłonie i on
i ty, i ja. Pójdziemy polem i błoniem, posłuchać, jak wiosna gra. Gra na zielonych skrzypeczkach i ćwierka niby ptak. Pójdziemy na wycieczkę, daleko, daleko tak. I chorągiewki w rękach zafurczą nam pod wiatr. Hej, w dniu 3 maja piękny jest cały świat. Fajnie, że mamy już pomóżcie. Nie trzeba iść do szkoły. Jest taka piękna pogoda. Można odpocząć, polemikować, pobrać piłkę. Magda, jesteś do was i stoi. Co jest to właściwie w książce święto 3 maja? No nie wiem, to chyba jest święto pracy. Coś ty, święto pracy było 1 maja. To może to jakiś związek z zakończeniem wojny. A może to jest święto kościelne? Nieważne, nie trzeba iść do szkoły. Co za różnica? Dlaczego? Oj, młodzieży, wstyd! Nie znacie przyszłości swojej ojczyzny! Czego was w tej szkole uczą? Co to jest? Nie wiem, ale jakoś dziwnie wygląda. Jakby nie z tej epoki. Po prostu zapytajmy go, kim jest. Proszę pana, co pan tu robi? Kim pan jest? Ja jest Stanisław August! Z Bożej łaski i z woli narodu! Król Polski! Wielki książę litewski! Pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, inflański, smoleński, siewierski i czernichowski. Dla sprawcy z historii ostatni król Polski. O kurcze! Przybyłem, by was, droga młodzieży, zapoznać z historią uchwalenia Konstytucji 3 maja, abyście pani się dziś nie zapominali o ważnych reformatorskich dziełach waszych przodków. Chodźcie za mną! No nie wiem, on nie wygląda na całkiem, no wiecie, normalnego. Przesadzasz. Facet chce nam coś pokazać. Ja idę. Ja też. A mama w domu z obiadem czeka. Grzesiu, idziemy. Ja, marszałek koronny Stanisław Małachowski, otwieram dziś, 7 października 1788 roku, Sejm, który potom mnie nazwą Wielkim. Panowie posłowie, królu, zebraliśmy się tu, aby zerwać z pokażającą zależnością od Petersburga i samym decydować o losie Rzeczpospolitej. To ostatnia może chwila, aby ratować ojczyznę. W kraju należy wprowadzić reformy, wzmocnić wojsko, rząd, nadać prawa mieszczanom. Proszę więc o głosy panów w dyskusji nad datowaniem naszej umiłowanej ojczyzny. Jako pierwszemu udzielam głosu posłowi Hugo Kułątajowi. Narodzie nieszczęśliwy, słychana się rzecz, aby na końcu XVIII wieku, w tym czasie, gdzie niewolnicze narody odważnie swe potargały kajdany, Polska, jedyna w przeciągu 2 lat, po tylu pracach, usiłowaniach, po tylu doświadczeniach, została bez rządu, bez wolności, bez pewnej egzystencji, mamyż tak ogromną wyznawać na siebie prawdę, że Polak jest w stanie wszystkie rządy europejskich narodów przewrócić, lecz nie jest w stanie sam dla siebie rządu napisać. Chcecie być wolnymi? Trzeba, żebyście jego upewnili całość. Całość waszego narodu zrobi was dopiero ludem wolnym. Ja, Seweryn Rzewuski, wam mówię, co chcą porobić sejmujące stany, po co rząd? Po co te wszystkie odmiany? Albo to źle było dotąd, a nasi przodkowie nie mieli rozumu i oleju w głowie? Byliśmy potężni pod ich ustawami. Tak, to Polak szczęśliwie żył pod Augustami.
co za dwory, jakie trybunały huczne, co za paradne, sejmy, jakie wojsko juczne. Człek jadł, pił, nic nie robił i suto miał w kieszeni. Dziś się wszystko zmieniło i bardziej się zmieni. Przedtem bez żadnych intryg, bez najmniejszej zdrady, jeden poseł mógł wtrzymać sejmowe obrady. Jeden ojczyzny całej trzymał w ręku wagę. Powiedział, nie pozwalam i uciekł na Pragę. Dzisiaj nowomodne głowy chcą robić jakieś straże, jakiś sejm gotowy. Wiem, że bać panu każda przyjemna odmiana. W księgach się tych dzikości wszystkich nauczyłeś. Ja, co nigdy nie czytam, lub przynajmniej mało, wiem, że tak jest najlepiej, jak przedtem bywało. Ja, Ignacy Potocki, uważam, iż powinniśmy nadać prawa mieszczanom i ulżyć doli chłopów. Pięć części naszego narodu polskiego stoi mi przed oczyma. Widzę miliony stworzeń, z których jedne półnago chodzą, drugie skórą albo ostrą siermięgą okryte. Wszystkie wysłe, znędziałe, obrosłe, zakopciałe. Oczy głęboko w głowy zapadłe, dychawicznymi piersiami bezustannie robią. Posępne i głupie, mało czują i mało myślą. To ich największą szczęśliwością. Ledwie mi doszczę złożą duszem rozumem. Ich zwierzchnia, postać wejrzenia, więcej podobieństwa każe do zwierzęcia, niżeli do człowieka. Chłop ostatniej z gardy, nazwisko mają. Nie ma państwa, bez mieszczaństwa nie ma państwa, bez mieszczaństwa nie ma państwa. Co to za hałasy? Co się dzieje? Bez mieszczaństwa nie ma państwa, bez mieszczaństwa nie ma państwa. Królu, jestem Jan Dekker. 10 grudnia 1789 roku przybyłam do ciebie z reprezentantami 141 miast królewskich. Domagamy się praw dla nas, jeszcze. Chcemy się reprezentantów sejmu. Żądamy prawa do nabywania ziemi dla zidentyfikowalności osobistej. Przyjmujemy wasze prośby i będziemy je rozważać. Hrabia Ksawery Branicki, chcę podkreślić, że my Polacy jesteśmy narodem szlacheckim. Mamy swoje święte prawa, liberum veto, wolną elekcję. Nie chcemy się nimi dzielić, tylko my mamy prawo rządzić w tym kraju. Rozpustni, lekkomyślni, chciwi i marnotrawni, dumni i podli są panowie w Polsce. Aby tylko dogodzić swojej pysze, gotowi siebie i Rzeczpospolitą zgubić, który szlachcic chce mieć spokojność, majątek i sprawiedliwość, zaciąga się pod opiekę magnatów. Panowie posłowie, królu, dochodzą nas wieści, że ojczyzna nasza w niebezpieczeństwie. Jedyny ratunek to uchwalić konstytucję, która wzmocni państwo. Dziś, 3 maja 1791 roku, ogłaszamy ustawę rządową. Królu,
Prosimy o jej zaprzysiężenie. W imię Boga, Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski i swojej narodu Król Polski, wraz z stanami neutralizującymi, uznając, iż los dla wszystkich od ugruntowania narodowej jedynie zawisł, wszędzie grozi nad życie, na szczęśliwość osobistą i wolność zewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, chcąc współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć dla ocalenia ojczyzny i jej granic. Niniejszą konstytucję uchwalamy. Do zobaczenia i dziękujemy. Nigdy.
tam nie uwierzy. To niesamowita podróż. Rozmawiałam z królem. Ale pani z historii to pojęcia jak zaskoczę wiedzą. Wiwat przetrzymaj! Wiwat konstytucja! Wiwat wolny dzień! Zobaczmy, co kundą tu zrobi. Święta miłości, kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Połączcie wasze serduszka, dzieci, w ogromne Polski, kochanie. Niechaj w nas miłość ojczyzny świeci, niech nigdy nie ustanie. Niech czyn wasz każdy dla Polski będzie, nie skąpcie dla niej pracy. Pokażcie życiem, zawsze i wszędzie, żeście prawdziwi Polacy. Złotą nam koroną świeć, w sercach naszych miłość znieść, o to prosi cię ten kraj. Srebrne pióry ole nasz, szybów niebo w słońce leciłe polskie. Woli mnie wykończynę w polskim. Chrobrych myśli maja brzask, ty nam drogi w przyszłość wskaż. Ponad swoim krajem leci, dzięki swojej obiedzie mnie ty zawsze znam. Wolny kraj, rozwij skrzydła, rozwij je. Drogę wskaż, orle białe wskaż, w niebo, w słońce leć.